Jeszcze jedno takie pytanie w kwestii tego szkolnictwa. Mam tutaj wykres, który obrazuje. Mamy tam ilość punktów na maturze z języka polskiego i jaki procent uczniów daną ilość punktów zdobyła. Czy coś panu nie pasuje w tym wykresie? Matura, język polski, tak. Poziom podstawowy. Tak. Zaraz, ale co tu na dole te liczby? Ilość punktów. Jest 70 punktów do zdobycia na maturze. I tam mamy po kolei punkty. A druga oś to są jaki procent, to jest jaki procent uczniów tą ilość punktów uzyskał. Ale panie redaktorze, to musi mi pan pomóc interpretować ten wykres. Krzywa rozkładu statystycznego podpowiem. Nie, to ja widzę, proszę pana, tylko... I w pewnym momencie, a już tłumaczę. Znaczyć, że maksimum tej krzywej, czyli 3 przeszło procent, uzyskało 40 punktów, to mi jeszcze samo nic nie mówi. Rozumiem, już mówię, o co chodzi. Tam 20 bodajże 1 punktów oznacza, że się maturę zdaje. I w pewnym momencie ten wykres się podnosi nienaturalnie. Zupełnie to nie pasuje do krzywej rozkładu statystycznego. Aha! I według wyliczeń... Ten skok! I skąd czy ta przerwa, raczej przerwa. I skąd to się wzięło? Czyżby nauczyciele zawyżali? Ależ no proszę pana, oczywiście, że tak. To się nazywało na uniwersytetach średniowiecznych pons asinorum, czyli ośli most. Za uszy się ciągnie wszystkich, bo proszę pana, nikogo nie można... Nobody left behind. To z Ameryki przyszło. Takie hasło. Bo w ogóle cała destrukcja systemu oświatowego Zachodu przyszła z Ameryki. To się zaczęło jeszcze tuż przed I wojną światową i cały czas narastało i dalej narasta. I jednym z haseł tego amerykańskiego systemu nobody left behind, nikogo nie można zostawić w tyle, nie wolno powtarzać roku. W zupełnie wyjątkowych wypadkach się tylko ludzi oblewa i to jest wszyscy zdają. Co ciekawe, to się powtarza co rok, co dwa. Takie właśnie... Ale to śmieszne... jest teraz dopiero... Przepraszam, ja już jakoś stary człowiek i myślę powoli. I dopiero dzięki tutaj pomocy pana redaktora uświadomiłem sobie sens tego wykresu. Ale tak. On pokazuje, czym jest dzisiejsze szkolnictwo średnie. To znaczy przepychaniem wszelkiej miernoty. Ono przestało pełnić jaką funkcję jakiegokolwiek selektora, jakiegokolwiek sita, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej formalnie dostało tę maturę. Tylko gdzie nas to zaprowadzi? Bo tak, wszystkim maturę. Proszę? Wszystkim dajemy maturę, z wszystkich robimy magistrów. Co będzie za 10 lat? Wszystkim doktorem? Będziemy doktorów dawać? Nie, ja myślę, że będziemy go robili wszystkich członkami Polskiej Akademii Nauk. W kołysce już należy go zrobić członkiem Polskiej Akademii Nauk i wtedy będzie ruch.